Ponad 40 pracownic z Ukrainy z dnia na dzień wywieziono z hostelu Białężyce i zakwaterowano w budynku przy ulicy Piastów we Wrześni. Miały tam mieszkać. To jednak zbyt dużo powiedziane, ponieważ warunki okazały się być skandaliczne. Grzyb na ścianach, niesprawne i wadliwe toalety oraz natryski i niedomykające się okna. Najgorsze w tym wszystkim są jednak zapachy, które u wielu kobiet powodują zawroty głowy. Wietrzenie pomieszczeń tylko na chwilę przynosi ulgę. Jesteśmy tu dzisiaj i warunki są złe, ale tak naprawdę one były jeszcze gorsze w momencie, gdy panie tutaj przyjechały tego 25 lutego. Jak to wyglądało? No, już wygląda źle. No strasznie było, ciemno, bardzo śmierdziło, bardzo śmierdziło. Teraz kobiety trochę posprzątali tutaj, żeby choć coś zrobić, herbatę jakoś wypić, coś zjeść. Ogólnie wszystkie spali w kurtkach, swetrach, w butach i to było niemożliwe. Kto miał z sobą pościel, to zmienili sobie, a kto jak mógł. Kto odjechał ogólnie do swoich kolegów tutaj we Wrześni, kto do Poznania, kto wynajmował sobie hotel jakiś, kto tutaj został. No bardzo, kto płakał, kto jak. W budynku dostępne są aneksy kuchenne wyposażone między innymi w kuchenki, ale kobiety boją się przyrządzać w nich posiłki. Znajdujący się tam sprzęt nie jest w pełni sprawny, a poza tym boją się wadliwej instalacji elektrycznej. Kobiety zaznaczają, że nie mają garnków, a nawet czajnika, żeby zagotować na przykład wodę na herbatę. Gotowe posiłki muszą kupować w marketach. Pojechaliśmy w poniedziałek do ofisu, co powiedzieć o tym, co nie będziemy tutaj mieszkać i wszystkie robili zakupy w Biedronkach, tam jedli na tym ofisie, tam robili sobie herbaty, no tak to wyglądało. Od tego 25 lutego, czyli od momentu, kiedy tutaj przyjechaliście, w ogóle spaliście jedną noc spokojnie, bo tu trudno sobie wyobrazić, żeby można było zasnąć. Było niemożliwe spać, kto leżał po prostu, bo było straszne, kto siedział tutaj, no tak to wyglądało. Powietrze, bo tutaj się unosi straszne, no nie można oddychać. Są tu osoby, które mają problemy z alergią, czy może już jakieś... Tak, jest takie ludzie, jest na starsi ludzie, którzy nie mogli, to ogólnie im oczy tak boli, reże. Kto ma już alergię na nogach, na rękach, na ręcach, no tak to wygląda. I nie wiem, ogólnie nie wiem, co tutaj dzieje, jaka tu jest choroba, no bo strasznie to jest. Kobiety nie ukrywają, że mają duży żal do swojego rodaka, który bez skrupułów zakwaterował je w budynku, gdzie nie można zmrużyć oka i odpocząć po wielogodzinnej pracy. Mu wszystko jedno, no, swoich że Ukraińców, którzy mieszkają w Ukrainie, z Ukrainy. My pracujemy normalnie, bardzo fajnie, robimy to, praca nas szanują, bo my jesteśmy odpowiedzialni. Ogólnie tu wszystkie na rok, kto po karcie pobytu. I nie chcieliby Polacy, z którymi my pracujemy, co my odchodzili od pracy. I my by też nie chcieli. Ale kiedy tak stało, jak my nawet nie możemy do kompania schodzić, co pojechać na tą pracę. I już drugi dzień my nie wychodzimy na pracę. Po prostu, bo nie ma możliwości takiej. Początkowo agencja zatrudniająca Ukrainki odmówiła im zmiany miejsca zakwaterowania. Po zainteresowaniu się sprawą przez naszą redakcję, agencja zmieniła zdanie. Wszystkie kobiety mają opuścić budynek do końca tygodnia.